Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Słuchajcie, dzisiaj tak sobie pogadamy trochę pół żartem, troszeczkę pół serio. Ogólnie będziemy mówili o głupiźnie, o lejącym się betonie. Ja już mówiłem wielokrotnie, wielokrotnie mówiłem, przedstawiałem tę sprawę, ale uwierzcie mi, to co dzisiaj usłyszałem na ten temat, to mi dosłownie, jak to się mówi, klocki Lego się rozsypały. I pomyślałem, a co tam? Wrócimy do tematu. Słuchajcie, dzisiejszym tematem będzie zarost. Postanowiłem wrócić do tego, bo dzisiaj usłyszałem historię pewnego pana pułkownika, który wypowiedział wojnę ludziom z zarostem. Wysyła wszystkich, wysyła na komisję o określenie przydatności do służby, z tego co ja zrozumiałem, wszystkich tych, którzy noszą zarost. Ogólnie zarost w wojsku nie jest zabroniony. Wszystko to określają regulacje. Ja tutaj mam gdzieś wypisane sobie, momencik. Żołnierz może nosić zarost, jednak nie dłuższy niż 5 mm i ze względu na wskazania medyczne. Odnotowanie w zaświadczeniu wydanym przez lekarza zawierającym termin takiego zwolnienia. Dowódca jednostki, instytucji wojskowej stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym decyzji. I słuchajcie, i tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę to, czy jest problem w danej jednostce z ludźmi, którzy noszą zarost, czy nie, to tak naprawdę zależy od dowódcy jednostki wojskowej. Poważnie, od przełożonych. Tylko i wyłącznie. I teraz tak, w normalnych, powiem wam, jak jest w normalnych warunkach. Normalnych, kiedy ludzie nie robią sobie problemów, ogólnie rzecz biorąc. To wygląda to tak. Żołnierz ma jakieś problemy dermatologiczne, tak? No, ze skórą. Udaje się do tego dermatologa. Udaje się do dermatologa, do lekarza i tak dalej. Tak lekarz stwierdza, no panie, masz pan zapalenie skóry, coś tam, no, zwolnienie z golenia. I tak to wygląda. Wypisuje zwolnionko, idzie, przełożony daje swojemu przełożonemu, znaczy przełożony, przepraszam, podwładny daje swojemu bezpośredniego przełożonemu i to ląduje w rozkazie. Jest zwolnionko od lekarza, oni tam wpisują w rozkaz, pyk, do dnia zwolniony z golenia i tyle. To nie jest tak, że żołnierz będzie sobie teraz nosił, co jemu się tam żywnie podoba. Nic z tych rzeczy. Tak naprawdę to żołnierz, no ludzie, no bądźmy poważni, nie można sobie tego tak, powinien się po prostu chociaż przystrzyc, ma to być przystrzyżone. No niektórzy, ja tu rozumiem na przykład złość dowódców, bo niektórzy nie golą się i nie dbają potem o siebie. Wyglądają jak łachmyty, jak to się mówi, te penery spod biedronki. Ja to doskonale rozumiem. No ale są właśnie, takich trzeba gonić, takich trzeba ścigać. Jestem jak najbardziej. No ile też widziałem takich chłopaków, ja mówię, no weź się człowieku, ja mam zwolnienie, no ale chociaż dbaj o siebie. I tu przyznaję rację, ale tutaj mamy dowódcę, który wypowiedział wojnę dosłownie wszystkim. Tak więc gdzieniegdzie wygląda to normalnie. Jest to podane do punktu, w punkcie ukazuje się w rozkazie dziennym i święty spokój. I święty spokój. Jak naprawdę nikt się nie wychyla, nikt nie robi tam z siebie penera, jak ja powiedziałem, spod Biedry czy skądś tam, czy Tesco, czy Aldika i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ok. Prawda? Tutaj nie wiem, jakie są powody i co pękło u pana pułkownika ogólnie, no ale no niestety, niestety. Czasami ludzie o się chyba nudzą. Ja kiedyś miałem takiego przełożonego, który jak miał roboty, to był złoty chłop. Naprawdę, złoty chłop. Wykonywał swoje obowiązki na wysokim poziomie jako przełożony. Potem wydawał te polecenia, dawał ludziom pracować. Gorzej, jak kurczę, no zaczynał, jakby to nazwać, nudził się po prostu, nie? Wtedy wymyślał straszne głupoty, straszne. Ja mu kiedyś powiedziałem, kurczę, wodzu, wiesz co? Pies, jak się nudzi, to se jaja liże. To grze weź coś wymyślnego. No, on tam się nie obrażał, był swój chłop, ale ogólnie rzecz biorąc stawał się nieznośny. Nie wiem, czy mamy z takim przypadkiem, ale dowódca może wysyłać, inaczej, dowódca zaczął wszystkich wysyłać, a trochę tych ludzi, uwierzcie mi, tam akurat jest, zaczął wysyłać na komisję lekarską. Jaki jest efekt? No na komisję lekarską śmieją się z gościa, bo wysyła ludzi. Oni to potwierdzają. I że są zdolni i wyszukują.
No, przynajmniej tam w tych komisjach są ludzie, którzy jakoś coś tam poważnie myślą. To oczywiście dochodzi do tego dowódcy te takie po prostu, no co, żołnierze wracają, nic się nie zmieniło. No i śmieją się z dowódcy. A on co mówi? Ja to zmienię, ja to zmienię. I dalej brnie w to szaleństwo. Odgraża się, że to się skończy. I słuchajcie, no, co wam powiem? No nie rzuca słów na wiatr. Nie rzuca słów na wiatr. Wyobraźcie sobie, że odkrył, że właśnie wielu z tych ludzi chodzi do pewnej pani doktor i to ona daje właśnie te zwolnienia na te, na golenie. Kto to mi się tu dobija? O, mój zwierzak. Robi hałas, nie? No, wyobraźcie sobie, że odkrył, że to właśnie ta jedna pani doktor, że ona no, najczęściej właśnie od niej te zwolnienia przychodzą. No, w końcu z lekarzem. No to. Ale że bardzo dużo właśnie, część tych ludzi, których on tam gania, to zwolnienia są od niej. Więc zapisał się na wizytę, poszedł, wbił się do pani doktor. No i ogólnie z pretensjami. Jak to się dzieje, że od pani są te wszystkie brodacze? No. Co wy na ten temat powiecie? I z pretensjami. No, pani doktor, krótko, z tego co udało mi się dowiedzieć, po prostu, że powiedziała, ale panie, co pan chcesz? Ludzie przychodzą, są chorzy, mają jakieś tam problemy, tych problemów jest coraz więcej. Kit wie, co my jemy i tak dalej. Dzisiaj masz jakąś egzemę na gębie, jutro nie. Na przykład, albo odwrotnie. Dzisiaj nie masz, a jutro masz. No i przychodzą. Ogólnie pogoniła, z tego co wiem, pana pułkownika. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądała ta rozmowa, ale zobaczcie, dowódca jednostki wbił się i mówi, a ja chcę z tym skończyć. A pani tutaj to tamto, a ja chcę z tym skończyć. Rozumiecie to? Więc no, jak widzicie, kurczę, nie rzuca słów na wiatr. No tak, ja porobiłem sobie tutaj parę notatek. Słuchajcie, to robi się upierdliwe, bo wiecie, ludzie poważnie mają problemy. Ja nie mówię, może znajdzie się tam jakiś chujograjca, ale wszystkich do jednego worka? No tak nie za bardzo. I to jest już otwarta wojna taka chyba. Z tego, co się orientuję. Nie wiem, czy to aż tak poważnie. Czasami, wiecie, czasami coś przychodzi i mi się wierzyć nie chce. Mi się wierzyć nie chce, że takie rzeczy, że to może być prawda, że ludzie nie, że nie mają innych problemów. Rozumiecie? No u nas to było w jednej, czy drugiej, czy tam którejś jednostce, to było króciutko po prostu. Ktoś miał zwolnienie, to miałeś zwolnienie. Nie dbałeś o siebie, to wio. Ja sam opierdalałem swoich żołnierzy, no kurde, no nie masz, ale wyglądaj jakoś, człowieku, no to chyba, zresztą regulamin też mówi, jak człowiek ma wyglądać, no ale ja miałbym się na przykład nie golić, tu mam chyba teraz, nie wiem, z pięciodniowy zarost, więc wyglądam ohydnie, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, no to już by było do mnie, u mnie w robocie, żeby było nie do przyjęcia, nawet przeze mnie, powiedziałem, przystrzyż to, nie możesz się golić, ja sam miałem problemy z brodą, znaczy nigdy nie miałem, więc miałem tu takie jakieś tam liszaje, czy coś, zawsze się goliłem, ale wkurzało mnie to. Już wielokrotnie też myślałem, że a wezmę sobie zwolnienie, ale jakoś tam przepękałem. No i rzecz biorąc, głupi byłem, mogłem brać to zwolnienie na jakiś czas, że mi tam, wiecie, no a teraz nie mam żadnych problemów, nie golę się, na przykład, bo już nie muszę, bo mnie nikt nie goli, 26 lat się goliłem, teraz nie muszę, lubię sobie tak czasami coś zapuścić, jakąś brodę, coś takiego. No i lepiej się czuję, nie mam problemów, nie drapię się. A tak wiecznie było coś, wiecznie coś, wiecznie coś, co chwilę, co jakiś czas. No i było, nie było, było, nie było. No taki ze mnie alergik. No w każdym razie, słuchajcie, bo mam tu sobie te, mam tu sobie, ogólnie robi się to upierdliwa. No komisja się śmieje, faktycznie, no ale jedziecie tam i tak naprawdę jest ścieżka zdrowia, bo od moczu do okulisty. I wiecie, no jak tam jest, tak naprawdę to tam potem wam, ale już się na tyle śmieją, że nawet nie zlecają, że a ty od kogo, od tego, a ten się znowu już nie dają tam tych wszystkich, po prostu śmieją się ogólnie z pana pułkownika, a ten się denerwuje. No i tak to jest. No. No, oprócz tego są jeszcze inne rzeczy, ale nie będę akurat o tym mówił. W każdym razie, jak widzicie, pan pułkownik zdenerwował się strasznie. Nie wiem, może ma za dużo wolnego czasu. W każdym razie tak to na obecną wygląda. A teraz powiem wam, może wysyłać, czy nie może? Robi to zgodnie z prawem, czy nie robi? Zapytałem prawnika. O, proszę, mój ten przyszedł, przepraszam, musisz iść. Musiała, nie? Musiała. Przepraszam bardzo. Słuchajcie, sprawa jest taka.
Czy pan pułkownik robi to zgodnie z prawem? Czy zgodnie z przepisami? Tak, robi to zgodnie z przepisami. Może. Może, bo słuchajcie, wygląda to tak. Do tych żołnierzy, którzy myślą, że pan pułkownik nie powinien tak robić. To, że on to robi w jakiś sposób złośliwie, że to jest jego prywatna wojna, to jest inna sprawa. Dlatego komisja po prostu się śmieje. Ale czy może was wysyłać? Tak. Tak, może, bo jako dobry dowódca on się martwi o wasze zdrowie. Ba, mało tego, powiem wam, że on się martwi o zdolność bojową swojej własnej jednostki wojskowej. Bo jeśli on widzi, że żołnierz ma problemy ze zdrowiem, to on was wysyła, martwi się o was. On chce, żebyście po prostu, może nie macie czasu, żeby zadbać o swoje zdrowie, on was wysyła na komisję lekarską, żebyście swoje zdrowie podreperowali. A nóż, widelec, kurczę, tam was wyleczą. Rozumiecie? On dba, a zdolność bojowa, no jeżeli żołnierz nie jest zdrowy, to może być, że jakoś jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków służbowych. I to, dokładnie to trzeba zbadać. Najczęściej jest to jeden raz, bo tam jedziecie, komisja oczywiście powie swoje i jest normalnie święty spokój. Ale pan pułkownik działa zgodnie z prawem. Oczywiście wysyła tam wszystkich, można by było zrobić jakąś tam aferę i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest naprawdę, wrzucać wszystkich do jednego worka wariactwa. A może nawet ma te, ja staram się to zrozumieć, ja tak mówię troszeczkę pół żartem, pół serio. Ale może ktoś go wkurzył, ktoś właśnie trafił na takiego, uchodził, taki łachmyta i tak dalej. Więc chcecie mieć... Nie wszędzie jest tak samo, ale tak sobie myślę też o innych jednostkach. Chcecie mieć na przykład święty spokój z tymi brodami, z tym wszystkim i tak dalej, to zobaczcie ci ktoś, kto ma zwolnienie, po prostu tego nie nadużywa, nie wygląda po prostu jak fleja. Skądś to się u pana pułkownika wzięło? No nie wiem, on sobie nie wymyślił, wstał, a dziś będę, kurczę, ścigał tych, co brodę mają za długą. Nie? Broda może być, wiadomo, tam do 5 milimetrów. Ja mam chyba teraz tutaj, nie wiem, z 3,5, 4, nie wiem. Są tacy magicy, mówiłem nieraz, że to nieraz są w jednostkach takie chłopaki, którzy potrafią latać z linijką i mierzyć, słuchajcie. Bo są i tacy, to nie chodzi tylko o dowódców jednostek, ale też o innych, prawda? Powiem wam tutaj od razu przypadkiem coś takiego. Jeden dowódca, bo to jest też bardzo często, dlatego zdecydowałem się poświęcić cały odcinek na to. Ja myślę z dobrocią dla nas wszystkich. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Jest gościu, a tam kiedyś o tym mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Jest, normalnie potrafią mierzyć, wołają, o, będziemy mierzyć ci zarost, bo nieważne, że masz schludnie przystrzyżone, ale zarost. I teraz słuchajcie, prosta sprawa. Jak wam będą chcieli mierzyć zarost, jesteśmy w wojsku. Na wszystko muszą być odpowiednie narzędzia miernicze, na wszystko są przepisy, więc i jeżeli ktoś chce wam mierzyć zarost, to też musi być to obwarowane przepisami. Ja powiem teraz wam, co działa i co powinniście robić. Ja uważam, że mierzenie zarostu jakimkolwiek, jakąś, nie wiem, metrówką, linijką, czymkolwiek, to jest po prostu kretynizm, to jest robienie siebie z debila, nie dość, że człowieka, którego woła się na takie badanie, ale też robienie siebie kretyna, jako przełożonego, prawda? I teraz, woła was i chce was mierzyć, wy nie wolno wam odmawiać, broń Boże, żołnierz ma, masz się stawić na badanie, masz problemy ze skórą, ale masz się stawić na badanie, nie odmawiać. W żadnym wypadku nie odmawiać, stawić się na badanie. Ale jak już stajecie przed tym waszym przełożonym, chcę wam mierzyć to w ogóle wszystko, to ja bym prosił, o, żeby zadać mu takie oto pytanie. Stoicie i wyjdzie tak: dowódco, panie kapralu, panie sierżancie, panie chorąży, panie kapitanie, obojętnie, nieważne. Wymieńcie stopień żołnierza, który chce przystąpić do badania i mówicie tak: panie kapralu, dowódco, czy to urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty i jest dopuszczone do przeprowadzenia tego badania? Kropka. To wszystko. To wszystko. Powinien wam pokazać. Tak jak to jest jak z alkomatem. Jak policjant przyjdzie, to możecie się zapytać i on w pojeździe ma, powinien certyfikat mieć. Jeżeli chce wam, żebyście dmuchnęli w alkomat, macie prawo zażądać. I tak samo jest w wojsku. Możecie, no,
Ja wiem, że to jest śmieszne, ale jeżeli ktoś robi z nas kretynów w takim przypadku, to po prostu bawmy się. Bawmy się, po prostu bawmy się. I tyle. Czy posiada dany certyfikat? A jeżeli nie chce posiadać, a zabiera się do mierzenia, to mówcie, że nie wiadomo, czy są te certyfikaty, a czy chociaż było zdezynfekowane, bo moja skóra jest na tyle wrażliwa i jak mi coś wyskoczy, to ja sporządzę z tego odpowiedni meldunek. Uwierzcie mi, ja to sprawdziłem. Uwierzcie mi, w kilku przypadkach to sprawdziłem, w ostatnich kilku miesiącach, dlatego zdecydowałem się o tym mówić. Słuchajcie, uwierzcie mi, efekt jest natychmiastowy. Zachowują się różnie. Dziękuję, do widzenia, albo po prostu wypierdalaj, albo coś tam. Ogólnie, no to wy wtedy, na końcu, możecie wyjść z szerokim uśmiechem, ale ja myślę, że tak trzeba. Z ludźmi, którzy robią z siebie kretynów, po prostu trzeba rozmawiać jak z kretynami, a jednocześnie zgodnie z przepisami. Tyle. Nie wiem, co mógłbym jeszcze na ten temat dopowiedzieć, ale nie wiem, co zdenerwowało pana pułkownika. Może ma uzasadnione jakieś, no... może wie po prostu, dlaczego tak robi, a może po prostu się nudzi. Albo, no nie wiem, cokolwiek. A w każdym razie wypowiedział wojnę. I to nie chodzi, jak widzicie, to nie są tylko dowódcy. Zamiast sobie utrudniać, wszystko to jest. No my po prostu też starajmy się ich zrozumieć, tych dowódców jednostek wojskowych, czy też innych przełożonych. No po prostu niektórzy są kretynami, a niektórzy po prostu zostali sprowokowani do takich, a nie innych zachowań. I męczą w ten sposób wszystkich. Warto się rozejrzeć, poszukać drugiego dna, może... Dnia. Może coś tam jest, ja nie wiem. W każdym razie, no, wojna trwa, komisja się śmieje, ludzie ryją, bo jak na razie pan pułkownik, no, przegrywa. Powiedzmy tak, jeżeli na to spojrzeć, kto wygrał, to przegrał. No, latać jako przełożony, latać po lekarzach i robić jakieś wywody i opieprzać też lekarza, słabe, to jest słabe. Ale słuchajcie, chcę wam coś pokazać, bo trafiłem przy okazji, patrząc na te wszystkie przepisy, trafiłem na coś ciekawego i ja myślę, że jednej i drugiej stronie to się przyda na pewno przełożonym, jeśli chodzi właśnie o brodę, bo sam tam wrzucone ciekawe takie zawody, w ogóle ciekawy artykuł, musicie po prostu to zobaczyć. Odniosę się do tego w trakcie czytania. Popatrzcie zresztą sami. No właśnie, proszę bardzo. Tutaj jest strona cyrulicy.pl i tu mamy prawo do brody, czyli kto nie może nosić zarostu. Bardzo ciekawe fakty, słuchajcie. Prawo do zarostu, to co czytamy. Od dawien dawna, tutaj bym prosił o koncentrację właśnie dowódców i tak dalej, bo wiedza, ja myślę, że wiedza na temat brody może nam się przydać, bo to bardzo ciekawe rzeczy, słuchajcie, sam byłem dzisiaj zaskoczony. Od dawien dawna broda uważana jest za symbol męskości, niemal od powstania ludzkości zdobiła nasze twarze. Męska postać z brodą odcisnęła swój trwały ślad nie tylko w sztuce, ale i w historii, jednak czy noszenie brody zawsze jest możliwe? Zarost mile widziany, proszę bardzo. Mężczyzna z brodą namalowaną w obrazie symbolizował ojca, głowę rodziny. Już wsparcie, zgolenie brody było karą za tchórzostwo. Wiedzieliście o tym? Bo ja nie. Z kolei u średniowiecznych rycerzy oznaczała ona męstwo i honor, więc tym bardziej myślę sobie, że żołnierze powinni nosić brodę, nie? Zmieńmy regulamin ogólnie, że to jest skazane. Że kara jest zgolić brodę żołnierzy. Wiadomo, że coś przeskrobałeś i jesteś, no nie fajnie. To by było coś, słuchajcie. Pociągnięcie za brody było traktowane jak przestępstwo i rozstrzygano je pojedynkiem. Nosili ją królowie, władcy i przywódcy. W Piśmie Świętym trafiamy na fragmenty mówiące, że młodzi mężczyźni, którzy chcieli żyć na odpowiednim poziomie, musieli mieć zarost i brodę. Czytamy dokładnie o tym, aby nie zgolić włosów po bokach brody. Nieźle, co? Słuchajcie, dalej. Tutaj ciekawe, tu ja chciałem coś czytać. Słuchajcie, gdzie ja to dla was mam? Broda w służbach mundurowych. W służbach mundurowych, w wojsku, na komendzie, w jednostce ratowniczo-gaśniczej broda i wąsy są sprawą powszechnie uregulowaną. Z regulaminów możemy dowiedzieć się, jaki wygląd jest akceptowalny. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, kiedy noszenie zarostu jest niemile widziane. No więc tak, słuchajcie, ale jedziemy wojsko. Jest. Tu jest ciekawe.
Kiedy żołnierz nie musi golić oraz jaka fryzura w wojsku obowiązuje? Jak głosi regulamin polski, żołnierz musi mieć krótko strzyżone włosy i dokładnie ogoloną twarz. Co ciekawe, ten sam regulamin nie zabrania, aby żołnierz mógł mieć krótko przestrzyżone włosy. Ciekawe, nie? Tylko za zgodą dowódcy jednostki wojskowej lub ze względu na wskazania lekarza odnotowany pisemnie żołnierz może nosić brodę. Zaświadczenie może być wypisane na przykład przez lekarza dermatologa, a wskazaniem do tego, by ten brodę mógł posiadać może być informacja dotycząca ukrycia uczulenia lub szpecących brodę blizn. Prosta sprawa. No właśnie, i tutaj też, bo ludzie mają blizny i też dlatego noszą te brody i wiadomo. No i tutaj na przykład jest coś takiego i też dowódcy wrzucają do jednego worka, no robi się nieprzyjemnie ogólnie dla wszystkich. Pamiętaj jednak o tym, że broda w wojsku potraktowana jest bardzo ogólnie i tak naprawdę wszystko może zależeć od danej jednostki, a dokładnie od dowódcy jednostki wojskowej lub ludzi tam pracujących, którzy po prostu albo się nudzą, albo się nie nudzą, czy takie, czy inne fakty, no nieważne. No w każdym razie same ciekawe rzeczy, nie? Tu się zgadzam. Wszystko zależy od dowódcy jednostek wojskowych. Niektórzy lubią sobie po prostu robotę utrudniać, no, a tym samym też innym. Chociaż w teorii nie powinno być z tym aż tak wielu problemów, to mężczyźni z zarostem czy brodą pracujący w wojsku często skarżą się na coś zupełnie odwrotnego. Ale spójrzcie na to, to jest bardzo, bardzo fajne. Dlaczego żołnierz musi się golić? Argumentem, który przemawia za tym, aby mężczyźni w wojsku byli ogoleni, jest fakt, że brak różnorodności w wyglądzie dobrze wpływa na dyscyplinę w grupie. Poważnie? No, wiedzieliście o tym? Macie takie same zdanie? Nikt się nie wyróżnia, nikt o brodzie ani stylu zarostu i wąsów nie dyskutuje, nie porównuje i dzięki temu wszyscy są sobie równi. W takiej grupie najlepiej utrzymać porządek. Co wy na ten temat myślicie? Słuchajcie, bo mnie osobiście te słowa w życiu bym nie pomyślał, że nieogolenie to wpływa dobrze na dyscyplinę. No tu jest, to bardzo ciekawe rzeczy są napisane w tym artykule, ale to akurat jest moim zdaniem totalna bzdura. No i tyle z tej dzisiejszej historii. Jestem ciekawy, czy coś więcej tam ogólnie usłyszę. Bardzo ciekawe przypadki akurat słyszę. Tam w ogóle to jest, ciekawe rzeczy się dzieją. A może ktoś u was jest taka historia, może i u was są jakieś udziwnienia, może i u was się nudzi, a może właśnie jest tej jednostki, o której mówię, bo czasami opowiadam o jakiejś jednostce, a akurat tutaj może tak być, że jest wiele takich przypadków i czasami ktoś się zgłasza, czy aby nie mówisz o mojej jednostce? No nie, często się okazuje, że właśnie nie o waszej, ale właśnie tak to wygląda. No tak to wygląda, po prostu szara, po prostu rzeczywistość. Ciężarówki z betonem wjeżdżają te gruszki i leją gdzie popadnie. Tak zobaczcie, problem, jak to się mówi po naszemu, po wojskowemu, problem z dupy tak naprawdę. Bo wystarczy by powiedzieć, kurczę, to i to, pilnować się, nie przeginać z tym zarostem. Okej, w porządku, macie zwolnienia, ale schludnie go nosić, opierdolić kogo trzeba, a nie robić z siebie za przeproszeniem nie wiadomo co, wysyłać wszystkich na komisję. Komisja się śmieje, ludzie się śmieją, sytuacja robi się nieznośna, problem się eskaluje, gdzie tak naprawdę nawet nie powinno go być. Nie uważacie? No tak to właśnie wygląda. Jeżeli macie coś, nie przedłużając już nie wiem, jeżeli macie coś do powiedzenia na temat właśnie brody, dziwnego zachowania, gdzieś tam coś, no to po prostu dajcie znać. Są naprawdę sposoby. Aha, a propos, słuchajcie, co powiedział jeszcze prawnik. To jest bardzo ważne. Czasami idzie, jeżeli ktoś z was jest wysyłany na taką komisję i chciałby się odpowiednio przygotować do tego, bo wierzcie mi, nie chcę za dużo powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc można tak jechać, być wysłanym z tego właśnie powodu i zrobić tak, że tak naprawdę to dowódca dany, który was tam wysyła, dostaje po łapach, bo komisja, cóż, możecie tak się zaprezentować, przedstawić pewne fakty, że dowódca będzie żałował, że was tam wysyła. Tak powiem troszeczkę
enigmatycznie. A wy dowódcy zastanówcie się, bo czasami to ci ludzie wracają, mają jeszcze zwolnień, są zdolni, ale jeszcze z więcej rzeczy są zwolnieni niż tylko z golenia. Czasami warto przemyśleć, czy to po prostu warto. Jak ta betoniarka już leje ten płynny beton i rozlewa się wszędzie, to czasami jest warto po prostu zakręcić ten kurek i już nie zalewać już tego wszystkiego, bo czasami to już starczy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę miłego dzionka i do usłyszenia. Cześć.